To chyba najlepszy przykład samochodu szybszego niż wygląda. Potrzeba wprawnego oka, żeby zauważyć, że nadwozie 500e jest poszerzone względem normalnego W124 o 5,5 cm. W rzeczywistości jednak zmiany konstrukcyjne były na tyle poważne, że produkcja tej wersji musiała odbywać się w zakładach Porsche. Okazuje się, że E500 jest modelem bardziej ekskluzywnym niż na przykład Lamborghini Gallardo, ale są tacy, którym i to nie wystarcza. Chodź, opowiedz o swoim samochodzie. Cześć, cześć Kamil. Cześć. Taki człowiek jak ty nie może mieć zwyczajnego samochodu. Całe życie w motorsporcie, najbardziej hardkorowe rajdy na świecie, Dakar, nie Dakar. Więc jakby rozumiem, że E500, który jest białym krukiem, to za mało dla ciebie. No tak, tutaj chciałem mieć coś szybszego. Wsadziliśmy tutaj silnik Sela 55 AMG, skrzynia. Pół wału też poszło tak jakby z CL-a, pół ze 124. Tak naprawdę z napędu został sam tylny most, który też został zmodyfikowany. Słuchaj, ale to jest projekt generalnie, który jest unikatem na skalę światową. No tak, jest takich samochodów dwa, bodajże trzy. Wiem, że ten drugi jeździ gdzieś w Litwie czy w Rosji. Tutaj jest jedynym takim sprzętem w Polsce. Dobra, nie opowiadajmy o samochodzie, który stoi. Dasz się przejechać? Jasne. Jedziemy? Jedziemy. Kurde, 124 Mercedes ma coś takiego... Znaczy nie, żaden Mercedes 124 nie ma takiego silnika i takiego dźwięku. Ale ma coś takiego, że wchodzisz do niego i tak dobrze się w nim czujesz. Tak, tak, że on jest skrojony tak jakby na miarę, na twoją miarę, tak? Aha, taki drobiazg, szczegół. Silnik z CL55MG został jeszcze podkręcony i jego moc to obecnie grubo ponad 600 koni mechanicznych. Fajne. Jakie on ma teraz osiągi? Mierzyłeś go, żeby to... Około 5 sekund do setki, mniej więcej. Mhm. A później już niezmierzalna. Ale tak naprawdę, czy to się jedzie tym samochodem 100, czy 120, czy 150, czy nawet 200 wciśnięcia gazu, jest tak jakby przyspieszenie, tak jakbyśmy przyspieszali od zera. Świetny jest. To jest komputer, który masz od sterowania silnikiem dodatkowo? Od wszystkich informacji, które silnik tutaj nam pokazuje. Temperatury, chłodnicy, doładowanie kompresora, kilometry. Można zmierzyć sobie tutaj przyspieszenie. Fajnie jest, bo on zarówno nadaje się do takiej kompletnie spokojnej jazdy, a z drugiej strony, jak chcesz, żeby pojechać troszeczkę szybciej, to robisz to.